piasta Corbusio. Teraz jesteśmy w Duomo, dokładnie się do placu. Questo prende il ritmo. Di andare fino al Castello Sforzesco in bici sotto il sole cocente di 40 gradi come minimo oggi. Eccoci qua che ci stiamo preparando e mio marito sta cercando di farmi scendere un po' la sella perché è un po' alta. Praticamente così, la nostra folle impresa sta andando bene per ora, ma vi dico, un casino in mezzo a tutti i tram, tutte le motociclette, tutte le macchine, un casino pazzesco, sono tutta sudata. Praticamente siamo arrivati adesso in piazza Corbusio, praticamente vedete qua sulla mia destra c'è, io non vedo qua, mi sa che il riflesso è al contrario, ok, lì c'è il Duomo, invece noi siamo indirizzati verso il Castello Sforzesco che sarà di là. Andiamo a prendere un gelato, praticamente mezz'ora di biciclettata per andare a prendere un gelato. Siamo arrivati al Castello Sforzesco, adesso ci prendiamo un gelato e poi andiamo lì. Siamo arrivati al Parco Sempione, che praticamente si trova dietro il Castello Sforzesco. Ci sono veramente 40 gradi come minimo. Znowu z garażu, powiem, jak widzicie, tutaj jestem na rowerze. Kolejny etap naszego pedałowania do centrum Mediolanu. Tym razem jedziemy do Duomo i do zony Brera. Także postaram się Wam coś nagrać i Wam pokazać, jak to tam wszystko wygląda. Już chyba trzeci dzień z kolei, jak pedałujemy. Zajmuje nam to mniej więcej pół godziny dojazd w jedną stronę. Oczywiście tam chodzimy, spacerujemy, oglądamy i tak dalej, czyli tak ze 3 godzinki nam to schodzi. Mieliśmy 2 dni przerwy od upałów tutaj, dzisiaj jest niedziela, mieliśmy sobotę i niedzielę. Praktycznie dało się trochę pooddychać i odpocząć od tych upałów. Od jutra znowu zaczynają się, przewidywany jest nawrót gorąca, także jeszcze dzisiaj chcemy wykorzystać ten dzień, gdzie jest tak chłodniej i właśnie sobie gdzieś pojeździć, bo jutro już się nie będzie dało. Także, o, idzie mój mąż. Jest to, uciekamy przed sąsiadami. Siamo arrivati in piazza Corbusio, come potete vedere qua siamo in piazza Corbusio, qua davanti abbiamo Starbucks. No, in caso prendendo quello delle 17. Vi dico che non fa neanche tanto fresco, ci sono 28 gradi rispetto a 38 della settimana scorsa, però c'è un'afa terribile che non si può respirare. Starbucks. È il caffè americano, quello che ti ho detto in questo Vercelli. Teraz jesteśmy w Duomo, dotarliśmy do placu Duomo. Praktycznie w odróżnieniu od
całej reszty Mediolanu tutaj jest pełno ludzi, coś niesamowitego. Tutaj jest taki tłok, że się nie da dosłownie przyjechać rowerem. A normalnie to cała reszta Mediolanu jest pusta, także polecam Wam jeżdżenie na rowerze, zwiedzanie Mediolanu w niedzielę, końcem lipca. Mój mąż poszedł po lody, ja czekam. Przejdziemy się jeszcze tutaj trochę, później idziemy na, przenosimy się na Brera. Siedzimy sobie tu teraz pod palmami, bo mój mąż jeszcze kończy loda. Dzisiaj ten lód się już nie topi, tak jak w zeszłym tygodniu. Tutaj naprzeciwko teraz mam Duomo. Pełno ludzi, wszyscy z telefonami w rękach, także nawet tutaj się głupio nie czuję z tym telefonem tak łazić i nagrywać, bo praktycznie wszyscy tutaj są z telefonem w rękach, nagrywają, robią zdjęcia i tak dalej. Teraz się będziemy zbierać, idziemy dalej. Musieliśmy zostawić rowery. Idziemy, andiamo di qua. Perché di là? Musieliśmy zostawić rowery, przywiązać je, bo jest taki tłok w galerii, że nie da się przejść, nawet prowadząc rowery, nie da się tam przejść, także musimy dalej iść na nogach. Tutaj jesteśmy na ulicy Brera. Zrobimy sobie króciutki spacer i zaraz tam dalej Wam pokażę. Praktycznie tutaj znajdujemy się przed wejściem do Palazzo di Brera, w którym znajduje się także La Pinacoteca di Brera. Tutaj jesteśmy już na Corso Garibaldi i Corso Garibaldi jest praktycznie blisko Corso Como, jest to drugie miejsce, coś w rodzaju Navigli, gdzie jest wielu pubów, lokali, nocnych lokali, restauracji i dyskotek, czyli jeżeli podoba Wam się quartiere Navigli, to polecam również Corso Como, bo tam też, jeżeli lubicie nocne życie, to Corso Como ma wiele do... Thank you.
kamery. One tutaj rejestrują wjazdy samochodów, bo praktycznie w centrum Mediolanu nie można wjeżdżać samochodem, chyba że macie jakieś specjalne zezwolenie. Tutaj z kolei jesteśmy na piazza Gaja Ulenki. Ciao, poverina, c'è la sella troppo bassa. Fa anche fatica. Non ti dà fastidio? Dai, vieni qua che ti voglio riprendere. Sì. Ciao. Ciao. My jak zwykle na rowerze kontynuujemy naszą przejażdżkę po Mediolanie na rowerze. I tutaj jesteśmy przed stadionem San Siro. Tutaj jesteśmy przed Ippodromo di Milano. Moja córka już jest z nami, bo wróciła po prawie 2 miesiącach morza, wróciła do Mediolanu. Tutaj jesteśmy na Piazzale Lotto i mam małą ciekawostkę, być może kogoś to interesuje, że na tym właśnie placu w Mediolanie, po tym jak został zabity, złapany i zabity Il Duce, czyli Benito Mussolini, jego zwłoki zostały wystawione na tym właśnie placu na pokaz, a dlatego na tym placu, bowiem na tym placu w 1944 roku faszyści dokonali zabójstwa 15 partyzantów. I dlatego miało to taki charakter symboliczny. Tu non ce l'hai frullato, sai? Frullato di frutta mista? Sì, che buono. Questo? Sì, sotto c'è un po' di gelato. Però tu hai la panna. Sì, buona. Cosa hai tu? Ah, boh. Non sai. Panna. Mango. Panna, frullato di frutta, limone. Vuoi la cannuccia, Yuri? Panna montata. La vuoi mangiare? Limone. La puoi pucciare? Limone, crema, panna montata, frutta fresca e frullato di frutta. Anche questo è buono. A tutaj nowe centrum handlowe City Life. I taki mamy widok z góry na okolice.